Dzień dobry wszystkim, patrzę na UT 9.20 wyjechały i w sumie sobie możemy opisać co się stało. Pojedziemy szybko, bo jest krótki patch, więc postaram się zmieścić ten filmik w jak najkrótszym czasie, jak tylko możliwe. Pierwsze zmiany, zmiany w levelach XP, to znaczy na piątym levelu wystarczy już teraz tylko 10 XP, tak jak kiedyś było, a nie 12, co zrobi bardzo dużą różnicę w przypadku rolowania dla tier 1 lub tier 2, a przynajmniej dla tier 1 z tego, że nie jesteś forsowany do tego, żeby zrobić level na krugach, przypadkowo. Tego tak naprawdę daje ci. A, znaczy, daje jedną rundę mniej na rolowanie przed krugami, jeśli bardzo chce się hyperlować. A dla ludzi, którzy chcą a, szybciej levelować, no to jest o wiele lepsza zmiana, bo nie trzeba wykorzystywać 8 golda a, na levelu 5, a raczej na level 4 przy krugach, żeby walczyć z nimi przy pomocy 5 jednostek. Więc jest to bardzo duża zmiana. A, myślę, która wpłynie na ekonomię w grze. A, I. Myślę, że jest to pozytywna zmiana, nie negatywna. Znaczy tego, że będzie bardziej motywować ludzi do szybszego levelowania i mniej rolowania po tier 1 na 3, na 3 gwiazdki. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Za to zmiana 9 levelu na 66. Potrzebny experience zamiast 70. A To też jest ciekawa zmiana, z tego, że jest to w pewien sposób motywacja, żeby mniej rolować na 8 levelu, żeby znajdować Mniej a tier 4 i tier 5 jednostek, zazwyczaj tego, że zaraz jeszcze pogadamy, właśnie zmieniono dopejty na levelu 9 i to o naprawdę spore a, ilości, więc jak to wygląda, no to już do tego skaczemy. A w tej chwili tak, na 8 levelu jest 15% na tier, tier 1, potem 25% na tier 2, 35% na tier 3, 20% na tier 4, czyli na ter, te jednostki, które nas najbardziej interesują, typu Draven, Akali a, czy Jinx, no i potem 5% na. A Tier 5. W tej chwili będzie to tak wyglądało, że będzie mniejsza szansa na 8 levelu na Tier 2 jednostki. To jest bardzo ważna informacja. Jeśli na przykład a, zostało wam, z Jałóżmy, to, nie wiem, brakuje wam dwóch pajków do złotego pajka, no to na 8 levelu będzie teraz o wiele ciężej go znaleźć. A z tego, że te 5% przeniosło się na Tier 4 przy 22% teraz, a, skali i, i 8% skali Tier 5, a jeszcze większa zmiana, jest w przypadku levelu 9, gdzie 3% zostało przeniesione z tier 3 z 33% na 30%, i te 3% ląduje w tym momencie na levelu, znaczy na tier 5, gdzie jest aż 15% w każdym, w każdym okienku w shopie na tier 5 jednostkę. Więc jest to ogromna motywacja do tego, żeby wbić ten 9 poziom i zrobić sobie bez problemu srebrną Kyle, czy Sweina i tak dalej. Mega, mega, dużo duża zmiana, szczególnie w przypadku także tier 4 jednostek, bo to motywuje do tego, żeby poczekać na tier 4 jednostki na 8 levelu, a nie na 7. Ja jestem ciekawy, jak to wpłynie na rozgrywkę, bo jest to mega ogromna zmiana. I szczególnie także do hyperrolowania może nie hyperrolowania ale do, do znalezienia tier 2 jednostek, przy, jeśli byś się chciało ich robić trzeci level. Jest, będzie to tak bardzo ciężkie, tak naprawdę, na 8 levelu. No, ale teraz bardzo ważna zmiana, jeśli chodzi o itemy. Deathblade w tej chwili zaczyna z dodatkowym 15 AD, czyli z, zaczyna sobie z, z liczbą 1. Czy to dużo zmienia? Troszkę. Nie jest to ciągle przedmiot, który chciałby się budować, jeśli będzie miało się inne opcje, bo o wiele lepszym obronią jest oczywiście Infinity Edge albo po prostu Giant Slayer. No ale jak się nie ma opcji, no i trzeba zbudować tego Deathblade, to przynajmniej teraz będzie w jakiś sposób już użyteczny od pierwszej rundy, od pierwszej sekund nowej rundy. Z tego, że do tej pory Blade po prostu dawał ci stacy, tak jakbyś dawał po prostu dwa miecze w jeden slot. Czyli tak naprawdę nic się nic z nimi nie działo. Ta, to, trzeba było spojrzeć na tę broń w tym wypadku w taki sposób, że jak dostaniesz asystę albo killa, to dopiero tak jakbyś zrobił nowy przedmiot. I to tyle. W tej chwili zaczyna on już tej od tego bonusowej wartości, więc jest już jakaś chociaż motywacja, żeby ten przedmiot budować. No a zaczynamy. Frozen Heart. A zmienia się w bardzo dużej e, mierze, mierze w jaki sposób będzie używane, z tego, że w tej chwili Frozen Heart był używany w taki sposób, że używało się go, e, hmm, są myślane, ale używało się go na jednostce, która miała bardzo dużą mobilność typu pike, typu Vaj, typu Rengar, a, nawet Warwick a, w, w pewnym sensie z tego, że skakało na sobie po planszy, a, no i e, no, i w jednostkach, które były pod jej efektem, trwały 4 sekundy. No, a w tej filmie trwało 1 sekundę. Co to zmienia? To zmienia to, że będzie się chciało po prostu siedzieć z jakimś tankiem, który się nie rusza, ale po prostu obniża tą, ten attack speed naokoło siebie permanentnie, ze względu że będzie najdłużej żył. Więc będzie to duży sposób, duży, duża zmiana w sposobie używania Frozen Harta. Czy będzie on jeszcze używane? Raczej wątpię. Zobaczymy. Myślę, że to, to po prostu zależy bardzo od kompozycji, ale w Assassinach już raczej go nie uświadczymy. A teraz kolejny przedmiot, e, dosyć problematyczny, który został zmieniony lekko. Infinity Edge ze 150% kryta na 125% kryty damage a został zmieniony, że obniża to o 25% damage a, krytyków w przypadku oczywiście Akali, Jinx a, czy Dravena. To są najbardziej problematyczne a, postacie z tym przedmiotem. Ale nie zmienia tak naprawdę fundamentalnego problemu, w którym jest Infinity Edge, czyli zwiększona szansa na krytyki. Z tego, że Infinity Edge jest zbudowany z Brawler's Glove, a, które daje 10% szans na krytyka w podstawowej wersji, a jeśli buduje się ofensywne item to, to jest 20% krytyka, no i to nie zostało zmienione. Więc tak naprawdę problem cały czas zostaje, i jest po prostu za częste krytyki. Ilość damage'u moim zdaniem wielkiego znaczenia nie ma. A, no i, i, i to jest o wiele większy problem. Więc. Tak naprawdę Infinity Edge cały czas będzie mega, mega ważnym itemem i nie widzę, żeby tu się nic zmieniło, może po prostu, no lek no nie, nie wiem czy będzie różnica jak Akali czy zada 1500 czy 1300, to myślę, że to jest żadna różnica, szczególnie, że krytuje 3 na 4 ataki. Nie. Niestety, niestety myślę, że po ten względem się dużo nie zmieni. A Quick Silver z 5 sekund na 3 sekundy, to o tym ostatnio mówiłem. A żeby ten przedmiot był użyteczny, to musi mieć bardzo niski cooldown, 3 sekundy myślę, że nie jest ciągle wystarczającym cooldownem, żeby ten przedmiot był mega użyteczny, ale przynajmniej jest troszkę bardziej użyteczny, niż był. Szczególnie, że tak naprawdę w obecnej mecie króluje damage, a nie CC, więc ten silver jest taki troszkę średni. Co do Five's Gloves, została obniżona średnia jakość itemów i powiem Wam szczerze, to jest temat na osobne wideo. Muszę zapytać Morta, żebym podał listę, co, co się zmieniło w kombinacjach i w Gloves, bo tak naprawdę do tej tutaj nie można nic powiedzieć na ten temat. Czy to będzie to ciągle użyteczny przemiot? Na pewno, ale w jakimś stopniu to dopiero zobaczymy. Poproszę Morta, żebym wysłał te listę i wtedy pogadamy o tym. A teraz kolejne zmiany w trajtach. Mamy asesynów, ze zmienione zostało krytyki z 10% na 5%, w sensie dodatkowy bonus, czyli z 25% jest, skacze im bazowo na 30. Zakładamy, że mam jedną Infinity Edge na jakimś Assassinie, no to to jest i tak 50% na to, żeby zadać krytyka. Więc jest to bardzo mała zmiana. I tak naprawdę niewiele wpływa. No no, ale tak Akali będzie mnie krytykować niby. Zaczynamy. Guardiansi dostają bardzo duży bonus z powrotem, bo no byli totalnie bezużyteczni w obecnej mecie. Więc teraz mają w tej chwili 45 armora. Pamiętajcie, że w, tak z 3 temu dawało one 50. No i to było dużo. 45 jest troszkę mniej, ale wydaje mi się, że stakowanie Guardianów przy obniżeniu damage'u z Infinity Edge'a może będzie miało nawet jakiś tam sens. No ale zaczynamy. Gunslingerzy mają jedną zmianę przy 6 Gunslingerach, teraz zadają 4 dodatkowe strzały, a nie 3. Moim zdaniem to nie wpływa w żaden sposób, bo nikt nie będzie budował sześciu Gunslingerów. A tak naprawdę Gunslingerzy potrzebowali buffa na przy 4 Gunslingerach, a nie przy 6, a więc tutaj się niestety nic nie zmieni. Myślę, że Gunslingerzy. Może będą troszkę bardziej grali w mecie, jeśli broleży teraz. A, he, he, jeśli to jest broleży będą najlepszą kompozycją, a tak się może stać. Najcie dostali nerfa na 6, na, 6 knightów z 65 na 60. A, czy jest to duża zmiana? Troszkę, ale niewiele, tak naprawdę. Cały czas 6 knightów będzie bardzo potężnych. A te, to, to, jest, to wpływa w taki sposób, że tak naprawdę część czempionów nie była w stanie zadać damage'u na, na taką kompozycję 6 knightów. W ogóle nie była w stanie zadać damage'u. Na przykład przychodzi na myśl taki Kindred, taka Kindred, która nie była w stanie po prostu nawet Garenowi zadać więcej niż 2 damage'u, to w tej chwili będzie miał go zadać z 7, A, więc duża zmiana. A, ale nie poważnie, jest to duża zmiana. Ale nie na fakt, że i tak jak będzie się mogło grać 6 knightów, to się będzie grało 6 knightów i się będzie pasowało do kompozycji. Wildy cały czas mają efekt RFC, czyli ta problematyczna rzecz, którą wspominałem już nieraz na streamie, ale obniżono im attack speed, czyli jest to duży nerw dla całej kompozycji Wild Assassins, bo 2% attack speeda daje ogólnie 10% attack speeda po 5 stackach, więc jest to dosyć duży nerw, ale nie zmienia faktu, że. I tak umarza, uważam, że jest ta kompozycja cały czas top tierowa w Wild Assassins. Zmiany w czempionach. Atrox jest bardziej ta tanki myślę, że Atrox będzie teraz dosyć użytecznym czempionem, za tego, że będzie się także go um, częściej używał przy, przy czterech Knight'ach a lub przy Guardianach. Jeśli guardiani będą grywali, a wyślę, że będą, więc Atrox z Guardianami może być całkiem spoko. A Kali nerfa na, na Attack Speed i tak, ma mega duży 0,8 to jest mega duży attack speed. Fiora, 50% 50 HP więcej, że to dużo zmienia? Pewnie nie, ale może pomóc Atroxowi w early gameie. Zobaczymy. Gangplank dostał także buffa na AD Damage. Zwróćcie uwagę, że to są naprawdę trzy buffy dla Blade Masterów. Trochę to ciekawe jest. Zobaczymy co z tego wyniknie, że Blade Masterzy w ten, będą w tej chwili grani. Nie wiem. Gangplank raczej nie wróci do łask, ale myślę, że Attractor będzie wracał do łask, więc zobaczymy. Kai'Sa dostała bardzo dużego buffa, pamiętajcie, że teraz będzie o wiele łatwiej ją znaleźć, więc ta Kai'Sa może być dosyć ostrym buildem, szczególnie, że czterech voidów, no nie jest trudno zbudować. Leona buffik na 50 HP, bardzo duży, bardzo duży buff dla Leony wraz z buffem dla guardianów, no to jest to dosyć duża rzecz. Lucian dostał buffa dla spell damage'u, może wreszcie będzie troszkę bardziej użyteczny w early game'ie, bo ten damage był rzeczywiście za mały. Ale nie jest ciąg na tym poziomie jakby kiedyś OPI, gdzie miał 150 damage'a na pierwszym level, albo nawet 175, już nie pamiętam. Popi to sama mega dużego nerfa: z 800 na 700, cały czas użyta czy Night, cały czas będzie się nią grało, bo cały czas ma za Ultimate'a. Przepraszam Was za, za, za moje dziecko. I, 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 i to tyle. No i Volibear w Attack Speed na 65, myślę, że to nic nie zmienia. Tak naprawdę. Jeśli gra się brawlerami, to się buduje tą kompozycję tylko po to, żeby mieć tam jinx schowaną w rogu ze dwoma rękami, a, a itemy się i tak w inny sposób rozdaje. Więc to nie zmienia nic dla Volibera. Może jeden przedmiot niego jakiś da, ale, albo na przykład po prostu Thieves Gloves, i wtedy będzie jakoś miarę ok. Ale tak naprawdę ten buff dla Volibera nic nie zmienia. W sam patch myślę, że tylko tak naprawdę um, zmienił bardzo dużo dla Imperiali. I tak naprawdę 6 Nightów, czterech Imperialić, po prostu 4 Imperialić, czymkolwiek będzie najmocniejszym buildem w obecnym patchu. Wild Assassins ciągle będą mega grywalni, ale już nie tak potężni. Co zmienia faktu, że i tak będzie praktycznie gra się opierała na tym, że na pierwszej karuzeli będzie pojedynek intujący graczy, który gorzej intuje, a raczej który lepiej intuje i który będzie w stanie zbudować Infinity Eger. To by było na tyle. Do zobaczenia w następnym patchu. Siemka.